Cześć, Siemanko, witam was w drugim odcinku z żabkami. Czas na kolejne 11 losów. Wczoraj szczęście mi tak średnio dopisało, mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Zobaczymy. Dobra, najpierw lecimy z klasykiem. Pierwszy oczywiście świat z rzędu na mojej liście, więc... Dobra, jest żabcia. Nie ma żabci, jest kluczyk. I nie ma kluczyka. Ale zamiast tego mamy Doverbin. Dobra, lecimy następną. Dobra, hutenka. Ta żabcia nawet, który miała level setny. To nie wiem, czy to jest od lewi zależne, czy jest lepsza nagroda, czy nie. A może i tak. Smaczaruna, fajnie. W końcu coś normalnego pierwszy raz. Lecimy dalej. Świat numer 3, Jarunka. Runki. Teraz pewnie jakieś gówno wypadnie. Niczym potek. To Eder. Jeszcze nie było, ale okej. Jest i żabcia na KTH. Jak na razie największy fart oczywiście na hutence. Doverbin, kiepsko. Lelwania. Czy na ten świecie szczęście dopisze? Pewnie nie. Pewnie nie. Dobra, teraz mamy Majunę. Kluczyk jest. Otwieramy. I 50 esełek. Jak na razie mamy 100 esełek i... chyba tam było 750 runek. No i dobra, Tarkuna. Tutaj jak widać jeszcze mam... łuski. Ładne w sumie zjeść. Te wczorajsze. I złoto, gówno. Czas na telewel. Wyczuwam złoto. A jednak do Eder. Dzisiaj coś z nimi do Eder sypie. Zeminka. Wczoraj tak właśnie ani jednego do Eder nie miałem, dzisiaj sporo. Aż dziwne. Wow, heroiczne. 200k. Ale gówno. To jest właśnie dziwne w Margonem, że dadzą do gówna napis legenda i się ludzie cieszą, mimo że to jest nadal gówno. Więc nie warte. A runki 375, no w końcu coś drugiego fajnego. Czyli już ponad 1000 runek wpadło. To jest zorza i lecimy na ostatni świat, na Pandorkę. Jako że jestem pewny, że praktycznie większość oglądaczy tego przetrwa do tego momentu, bo jednak to się akurat ciekawiej ogląda niż no coś innego, jakieś takie losowania i tak dalej, gdzie po prostu możemy mieć farta albo nie, no to chciałbym was poinformować, że możliwe, że dzisiaj na wieczór tak 22:30, 23:00 znowu odpalę drugiego live'a. Co będę tam robił, to jeszcze nie wiem. Na razie tylko w planach mam Pandorkę w ekspienie, ale wszystko się oczywiście może zmienić. Dawaj, żabciu. Kluczyk. No i dobra, ostatnia skrzynka na tą godzinę. Oj, znowu runa, elegancko. W sumie mamy 1500 smoczych run. No i spoko, spoko. 1500 esełek dzisiaj. Plus 50. Raczej 1500 runek, 100 esełek. Na razie nie jest aż tak źle. Dobra. Kolejny odcinek myślę, że pojawi się jakoś tak po 8 do 10 godzin z tego. To co? Do zobaczenia. Cześć.